Egzystencjalizm to nurt filozoficzny, literacki i kulturowy, dotyczący życia i ludzkiej egzystencji w świecie wyborów moralnych oraz ról życiowych, a także miejsca, w którym się znajdujemy. W 5 punktach postaram się zamknąć podstawowe myśli egzystencjalistów. Po pierwsze, nasze istnienie jest istnieniem świadomym i zespolonym. My jesteśmy tym bytem szczególnym, który może o sobie powiedzieć: ja jestem, bo jest tego świadomy i jest otoczony przez inne podobne byty. Zatem jest to egzystencja świadoma i zespolona. Po drugie, jesteśmy istnieniem w trwodze, bo to istnienie jest nieustannie zagrożone, kruche, musi skończyć się śmiercią. Czekamy na śmierć i wiemy, że jej nie unikniemy. Po trzecie, istnienie ludzkie jest istnieniem fałszu. Nie istnieje tak, jakby to może wynikało z naszej natury, tylko istnieje tak, jak to widzimy dookoła. Żyjemy tak, jak się żyje, chodzimy tak, jak się chodzi i to fałszuje naszą egzystencję. Wierzymy w wyrazy, wierzymy w to, że świat jest taki, jak to słowa mówią i przez to wyrazy zasłaniają nam rzeczy. Zamykamy się w codzienności, w schematach i nie może być inaczej, bo żyjemy w trwodze i szukamy czegoś, co nam tę trwogę zmniejszy. Po czwarte, żyjemy w nicości, bo według egzystencjalistów wymysłem są wszystkie idee czy wartości. Ogólnie wymysłem jest powszechna materia. Istnieje tylko uciekająca siła. Nie ma już przeszłości, nie ma jeszcze przyszłości, jest tylko ta siła i nic poza nią. Tyle, że ona ucieka i nawet to jedno, co jest, nie jest stałe. Po piąte, tym, co charakteryzuje tę filozofię, jest istnienie, samotne i z przymusu wolne. Rzecz w tym, że poza istnieniem nie ma nic, niczego, na czym by można oprzeć istnienie. Nikt nie pomoże, nie wyjaśni. Człowiek jest opuszczony, szuka racji swego bytu, ale byt nie ma racji i nie potrzebuje. Istnienie ludzkie jest i na tym koniec. I poza sobą człowiek nie ma żadnych racji, praw, nakazów, wartości, dyrektyw. O fotelu wiadomo, skąd się wziął i po co jest. O człowieku tego nie wiadomo, skąd się wziął ani po co jest. Jak to powiedział Sartre, nie ma żadnych znaków ani na ziemi, ani na niebie. Nikt nie przyjdzie nam z pomocą, mówiąc, jak mamy przeżyć życie, ani nas nie pouczy. Będziemy tylko wiedzieli to, co sami z siebie wiemy. Człowiek nie znajduje oparcia w świecie, ale również nie znajduje go w sobie. Nie można twierdzić, że człowiek sam w sobie jest celem, bo nie jest niczym określonym. Będzie taki, jakim sam siebie zrobi. Zasadniczym warunkiem życia jest kondycja człowieka, która zawsze ma takie same właściwości. To sytuacja, w której człowiek się znajduje i nie może wyjść. Istnienie będzie miało tyle sensu, ile sam mu nada. Nawet jeśli w świecie są wartości, jak powiadają egzystencjaliści, to tylko takie, które człowiek sam stworzył. To, co jest najbardziej warte zapamiętania, to to, że człowiek jest wolny, czy tego chce, czy nie. Wolność nie jest celem, jest koniecznością. Człowiek jest skazany na wolność, musi decydować. Może iść w tym lub innym kierunku. Nikt nie może za człowieka zdecydować, bo nawet jeśli za niego zdecydują, to jest to tylko jego własna wola, że się tej decyzji poddał. Człowiek musi decydować, ale nie ma na czym tej decyzji oprzeć. To jest ta tragiczna sytuacja, tak to widzą egzystencjaliści. Mówiąc egzystencjaliści, mam na myśli Kierkegaarda, Camusa, Nietzschego, Heideggera i Sartra. Pomimo, że nie zawsze się ze sobą zgadzali, to możemy dojść do spójnego obrazu, po co i czym był egzystencjalizm. Charakter filozofii egzystencjalnej w dużej mierze został określony przez przemiany historyczne i sytuację społeczno-polityczną w Europie. Nurt ten był reakcją na ogólny rozpad wartości Starego Świata. Ambicją filozofów egzystencji było wskazanie egzystencjalnej alternatywy zagubionemu i oszołomionemu człowiekowi XX wieku, który doświadczył różnych okrucieństw jak wojny światowej czy zniewolenia w totalitarnych systemach władzy, czyli kruchości czy, mówiąc dosadniej, nicości ludzkiego bytu. Egzystencjaliści podjęli z perspektywy jednostki kluczowe dla niej pytania, dotyczące sensu życia, niepowtarzalności i wyjątkowości ludzkiej egzystencji, jej wartości i celu. Zadaj sobie pytanie. Ile bytów może pomyśleć, później wstać, pójść gdzieś, wrócić i powiedzieć: ja jestem? Zgadza się, tylko człowiek jest na tyle absurdalnym bytem. Absurdem jest, żeśmy się urodzili i absurdem, że umrzemy, jak to nakreślił Jean-Paul Sartre. Człowiek to samoprojektująca się wolność, może tworzyć kryteria dobra i zła. W świecie, w którym zakładamy, że nie ma Boga, człowiek nie narodził się ze stworzoną przez Boga naturą, nie jest jego tworem. Gdyby tak było, człowiek musiałby realizować jego wolę. Tymczasem Boga nie ma, więc człowiek nie ma wyjścia. Musi sam dokonywać wyborów, tworzyć wartości, które określają jego osobowość, a tym samym tworzyć siebie. Poczucie wolności, które oferuje egzystencjalizm, ma kluczowe znaczenie. Wyrywa nas z wygodnego lub złego samopoczucia.
opiera się na myśleniu Fryderyka Nietzschego. Zamiast dyktować czytelnikowi, jak powinien żyć, Nietzsche mówi nam, że powinniśmy tworzyć nasze wartości i nasze poczucie celu. Martin Heidegger, często określany jako pierwszy prawdziwy egzystencjalista, podchodzi do tej idei w książce Bycie i czas z 1927 roku. Abyśmy byli autentyczni, po stanie niepokoju zrodzonym ze świadomości, że jesteśmy wolni, musimy wziąć odpowiedzialność za nasze działania, nasz cel i nasz sens. Sartre kontynuuje ten tok myślenia w Bycie i nicość 1964. Każdy człowiek bez żadnego wsparcia i jakiejkolwiek pomocy jest w każdej chwili skazany na wynalezienie człowieka. Oddzieleni od świata musimy zdać sobie sprawę z narzędzi, którymi możemy robić i tworzyć znaczenie. A jednak, aby uniknąć złej wiary lub nieautentyczności, musimy zaakceptować fakt, że jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za siebie, ale także za wszystkich ludzi. Dla egzystencjalistów nasze poczucie sensu i celu pochodzi z tego, co robimy. Psychologowie coraz częściej zaczęli sobie zdawać sprawę z istotności znaczenia dla naszego dobrego samopoczucia i szczęścia. Najnowsze badania sugerują, że ludziom o zwiększonym znaczeniu jest lepiej, wydają się szczęśliwsi, wykazują zwiększoną satysfakcję z życia i zgłaszają obniżoną depresję. Niemniej jednak znaczenie jest złożoną konstrukcją, do której można podejść z wielu punktów widzenia. Na przykład poznawcze, ocenianie sytuacji pod kątem znaczenia i motywowanie do dążenia do wartościowych celów. Laura King, psycholog z University of Missouri, przedstawia nam następujący użyteczny opis. Sens życia można zdefiniować jako stopień, w jakim dana osoba doświadcza swojego życia jako mającego cel, znaczenie i spójność. Niezależnie od tego, czy znaczenie wywodzi się z przemyślanej refleksji, czy tylko jako produkt uboczny przetwarzania poznawczego, to jest niezbędne dla zdrowego funkcjonowania psychicznego. W końcu przywiązujemy wagę do doświadczenia i postrzegamy je jako ważne tylko wtedy, gdy ma znaczenie. Podobnie poczucie sensu i celu ma kluczowe znaczenie dla stworzenia środowiska do osiągania osobistych celów. Z filozoficznego i psychologicznego punktu widzenia jest jasne, że znaczenie jest podstawowym składnikiem naszej ludzkiej egzystencji. Chociaż często używane zamiennie, znaczenie i cel nie są takie same. Znaczenie odnosi się do tego, jak nadajemy życiu sens i nasze role, podczas gdy cel odnosi się do aspiracji, które motywują nasze działania. Określenia są wystarczająco bliskie stwierdzeniu, że w przypadku braku któregokolwiek z nich w naszym życiu brakuje opowieści. Jako ludzie potrzebujemy czegoś, do czego powinniśmy dążyć i poczucia więzi między ważnymi momentami, które składają się na nasze życie. Patrzymy na nasze życie jak na serial, ale jeśli jako postać w tym serialu nie widzimy powiązania z historią, która się toczy, nie widzimy znaczenia, to tracimy sens, czujemy, że nie jesteśmy związani z fabułą. Zamieniłem się w ogórkę kiszonego Morty. Bum! Nowa odsłona! Jestem ogórem! Co o tym myślisz? W trzecim odcinku trzeciego sezonu Ricka i Mortiego Rick zmienia się w ogórka, żeby uniknąć terapii rodzinnej. Nawet będąc ogórkiem potrafi ubrać się w lepszą historię i tworzy z siebie maszynę do zabijania. A pod koniec odcinka powraca na terapię i na pytanie, dlaczego nie chciał tu przyjść, odpowiada, że nie szanuje terapii, bo jest naukowcem, bo wynajduje, transformuje, tworzy i niszczy na co dzień. Rick jest przykładową postacią, która sama sobie nadaje znaczenie, która sama sobie nadaje sens w tym, co robi. Tak naprawdę posiada te same narzędzia, co inni ludzie. Jest zdolny do tworzenia i niszczenia, ale jak wiemy, nie każdy z tego korzysta. Tak jak postać Jerry'ego, który jest paraliżowany życiem, nic z nim nie robi, nie nadaje sobie sensu. Jerry i Rick to dwa przeciwieństwa. Jerry zawsze płynie z prądem, poddaje się życiu, a Rick te życie kreuje, tworzy własną ścieżkę, którą podąża. I to jest tak naprawdę twój wybór. Pozostać przy stałym sposobie myślenia jak postać Jerry'ego i twierdzić, że życie nie ma sensu, lub otworzyć się na znalezienie nowego celu i nadać sens poprzez eksplorację i wyzwania jak postać Ricka. To jest twój wybór, czy będziesz wiecznie zagubiony jak Jerry, czy stworzysz własny sens i zamienisz się w ogórka jak Rick. Tak czy siak, obydwoje płacą niepokojem za wolność, obydwoje doświadczają tragedii istnienia, ale jeden z tej wolności korzysta, a drugi nie. Podsumowanie odcinka. Człowiek płaci za swoją wolność niepokojem i totalną odpowiedzialnością za użytek, jaki z niej robi. Człowiek jest skazany na wolność. Wolność jest jego istotą. Człowiek to samoprojektująca się wolność. Może tworzyć wszelkie kryteria. Już na początku człowiekowi zostają przypisane pewne role społeczne, przez co zapomina o swojej wyjątkowości. Swoje istnienie poznaje w momencie, gdy poprzez przeżycie emocjonalne zda sobie sprawę z obcości innych bytów.
Tak jak człowiek jest w stanie zdecydować, żeby nic z życiem nie robić, bo nie znamy celu lub powodu, tak samo człowiek jest w stanie nadać sobie znaczenie w swojej historii. Tak samo również może odebrać sobie ważność fabule i sobie ją nadać. To, że człowiek jest skazany na wolność, jest największą tragedią istnienia, ale również największym darem do kształtowania rzeczywistości. Jeśli lubisz tematy filozoficzne na kanale, to oceń, skomentuj, co chciałbyś zobaczyć, odwiedź poprzednie materiały i do usłyszenia w następnym odcinku.